Cześć, tu Ania ze Szkoły Księgowości, witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Dzisiaj ponownie jest ze mną Agata Rosińska, specjalistka od spraw kadrowo-płacowych, ponieważ znowu dzisiaj będzie temat dotyczący takich właśnie spraw kadrowych. Będzie mowa o zwolnieniu pracownika w okresie, kiedy jest on niezdolny do pracy i nie otrzymał jeszcze prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. No i Agata, jak to jest z taką sytuacją, gdy mamy takiego pracownika? Dzień dobry. Tak naprawdę w tej sytuacji najbardziej popularnej, kiedy nasz pracownik kończy już wykorzystywać okres zasiłkowy i nie przysługuje mu zasiłek chorobowy za ten okres i składa wniosek do ZUS-u o przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego, no to tak naprawdę my jako pracodawca nie możemy zrobić nic, bo zgodnie z artykułem 53 paragraf 1 Kodeksu Pracy, no nie minął jeszcze ten okres 3 miesięcy pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego, w związku z czym w tym okresie, kiedy on czeka na decyzję ZUS, to dla nas jest to informacja, że ten nasz pracownik ma po prostu nieobecność usprawiedliwioną, niepłatną i absolutnie zwolnić go nie możemy. A co by się stało, gdyby ZUS odmówił mu prawa do tego świadczenia? To tak naprawdę ZUS w ten sposób informuje nas, że ten pracownik jest zdolny do pracy i powinien do niej wrócić, więc kwestia tego, czy ten pracownik do nas wróci. Jeżeli nie wróci, no to wiadomo, już na pewno nie zwolnimy tego pracownika z artykułu 53 Kodeksu Pracy, no ale jeżeli nie stawi się do pracy, to oczywiście artykuł 52 nam tutaj wchodzi w grę. Przy czym, jeżeli ZUS odmawia przyznania tego świadczenia rehabilitacyjnego w związku z tym, że pracownik jest według ZUS-u zdolny do pracy, natomiast jeżeli ten ZUS odmówi przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast pracownik nadal jest niezdolny do pracy, to on może wystąpić dalej o rentę. Przy czym dla nas jest to informacja, pracownik jest niezdolny do pracy, nie rokuje, w związku z czym możemy go wtedy zwolnić z artykułu 53 i już nie czekamy na żadne świadczenie rehabilitacyjne, no bo jednak nie zostało przyznane pracownikowi. No dobrze, to powiedz mi, jak to zrobić prawidłowo, tak, żeby nie mieć kłopotów, a jednak zwolnić takiego pracownika, którego niezdolność do pracy no, przeciąga się bardzo i jakby nie ma opcji, że on wróci i będzie ponownie zdolny do pracy. Tak naprawdę tutaj mogę powiedzieć na przykładzie, bo bardzo często jest tak, że pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy. Już niejednokrotnie słyszeliśmy, jak ZUS uzdrawia, w związku z czym, jeżeli ten ZUS stwierdzi, że absolutnie nie przyznaje świadczenia rehabilitacyjnego temu naszemu pracownikowi, a on nadal jest niezdolny, to najprawdopodobniej ten nasz pracownik będzie się odwoływał od decyzji ZUS-u i tutaj przestrzegam pracodawców, żeby no, nie ryzykowali, bo była pierwsza decyzja, że ZUS odmawia przyznania tego świadczenia rehabilitacyjnego i nas już korci, żeby tego pracownika zwolnić, jednak ja sugeruję tego nie robić, bo jeżeli pracownik się odwoła, no i ten nasz ZUS stwierdzi, że okej, no jest szansa, że on rokuje, przyznajmy mu to świadczenie, no to my musimy tego pracownika przywrócić do pracy. W związku z czym sugeruję po prostu uzbroić się w cierpliwość. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest komfortowa sytuacja dla pracodawcy, przy czym jednak no, nie będzie się narażał na żadne przykre konsekwencje. Nie będzie posądzony o jakieś bezprawne rozwiązanie stosunku pracy z tym pracownikiem, w związku z czym najbezpieczniej jest po prostu poczekać na ostateczną decyzję ZUS-u, no i pamiętać o tym, że jeżeli ten nasz pracownik wykorzysta ten pełny okres zasiłkowy i wykorzysta 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego, to wtedy jak najbardziej, jeżeli jest dalej niezdolny do pracy, możemy go zwolnić z artykułu 53. Jeżeli po tych 3 miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego on odzyska zdolność do pracy, no to przywracamy go i pracujemy z nim dalej. Dziękuję, Agata, za przedstawienie tej trochę zawiłej, można powiedzieć, sytuacji dla kadrowych i dla pracodawców. A Ciebie zapraszam do dołączenia na pokład kursów Kadry i Płace wydanych przez Szkołę Księgowości, a prowadzonych właśnie przez Agatę. Link znajdziesz poniżej. 2 kursy. Pierwszy dotyczy rozliczania jednoosobowych działalności gospodarczych i pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Tu mamy trochę inne obowiązki.
obowiązki dla pracodawcy. Drugi dotyczy rozliczania pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników. Tych obowiązków wówczas przybywa. Zmieniają się pewne formy rozliczeń. O wszystkim tym, na co się nie dać złapać, gdzie są pułapki i jak to prawidłowo rozliczyć, odpowie Agata w obu kursach. Kliknij poniżej link, bo zapisy są ograniczone czasowo i możesz je przegapić, a druga taka okazja w tym roku na pewno się nie zdarzy. Do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.